Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj jest ze mną gość, którego lubicie i chcieliście go więcej na moim kanale, więc jest! Dzisiaj będzie film, w którym Jacek będzie odgadywał ceny produktów i co to są za produkty, bo niektóre wie co to są, tak jak wiadomo żelki to żelki, ale nie wie ile kosztują. Ja mam przygotowaną tutaj swoją tajną listę, ile to kosztuje, więc będziemy sprawdzać Jacka. Dzisiaj jesteśmy trochę w innym otoczeniu, ponieważ tak jak widzieliście w poprzednim filmie, jesteśmy na wakacjach. I pierwsze pytanie jest takie. Jak myślisz, ile kosztował ten przedmiot na napój? To co nalewasz to? Czy napój? Przedmiot. Czyli opakowanie od napoju. Ile mogło kosztować? Wiem, że sam je kupowałeś. Tak, musiałem dwa razy latać, bo zapomniałem o czymś. Ale czy pamiętasz ile ono kosztowało? Bo ja pamiętam. 12 chyba. No niestety i pierwszego punktu nie zdobywasz, ponieważ kosztowało to 10 zł w Pepco. Ale 2 zł chyba te, czy chyba w zestawie te lody. To inna sprawa, jeszcze jedne kupiliśmy lody i one są w domu, zostały. A więc jak już się napiliśmy, ja tutaj mam magiczną siateczkę, w której Jacek nie wie co jest. Wyciągnę pierwszą rzecz. Wyciągnęłam opis tego produktu, żeby Jacek nie wiedział, nie mogłam znaleźć słowa. A więc możesz sobie otworzyć, sprawdzić co to jest, proszę bardzo. Mogę, dziękuję. Ja jeszcze sprawdzę dokładnie ile kosztowało, ponieważ mam paragon, bo byliśmy na zakupach. Co to jest? Na pokaż, głowę, pokaż do kamery. Na głowę chyba. Takie coś. Bo nie do końca jest. Nie jest na. Jest to kąta, nie tu kąta. Może jest. Ale się sypie z tego. No. Takie badziewie. Guzik jest nawet jakiś. No nie wiem, to wygląda jakaś ten. Na głowę coś. No ale do czego może służyć? Co, do przykrycia głowy. Do przykrycia głowy uważasz, że to służy? No. No to niestety nie służy to do przykrycia głowy. Jest to turban, który zakładasz sobie, jak masz włosy na dole, jak umyjesz głowę, zakładasz sobie ten turban, zawijasz i właśnie zaczepiasz tym oto ten guziczek, który tam jest. Czy tak przykrywa włosy? No, ale to jest do suszenia włosów. Aha. A jak myślisz, ile to mogło kosztować? Nie wiem, 5 zł. Możesz mówić 99, 29, 30, 50... 4,99. No niestety, przykro mi, ponieważ ten turban kosztował 8,99. Co? Jaki fajny, nie zapomniałem. Czy uważasz, że to jest dużo? To jest dużo. Ja też uważam, że to jest dużo, ale na pewno to sprawdzę, chociaż sypie się z tego strasznie, normalnie biały puch leci. To cały stół. Wszystko na włosach będzie. Właśnie, wszystko będę miała na włosach, ale na szczęście ja mam białe włosy, więc nie będzie tego widać. No, ale ja nie wierzę w takie cuda, jeśli chodzi o takie turbany. No nie wierzę, że to wysuszy moje włosy. Kolejny produkt. Wygląda tak. Co to jest? To było jeszcze proste wtedy. No się wygięło. To nie czytaj. Wygląda jak orężada taka w proszku, co kiedyś była. No, no i co? Uważasz, że to jest orężada w proszku? Coś takiego. Możesz przegryźć i spróbować. Nie, dziękuję. Tak, myślę, że to jest jakaś orężada w proszku albo jakiś, no coś do jedzenia w proszku. To co, nie wiesz co to jest? Nie wiem, trzeba by było to przegryźć tutaj. To przegryź. Albo o, ja to otworzyłam. Nie masz rzeczy? Orężada w proszku. Spróbuj. No dobrze, to ja Dobra. Ci wierzę, nie muszę próbować. W ogóle, że ja to nacisnęłam i to się otworzyło. No i tak to będziesz musiał zjeść. Dlaczego? To będzie twoja nagroda. Na ile złota, tak? Tak, teraz zgadnij ile to może kosztować. Ile byś dał za taką orężadę w proszku? Jak to lewiatan był ten, co było? Delikatesy Centrum. No. Nie wiem, 8 złotych. Chory jesteś? Złoty 49. A, to wszystko drogi jest, a widać, że nie jest wszystko. Pewnie nie. Ale dobre to jest, spróbuj. No dobrze, wierzę ci. Jem twoją nagrodę za odcinek właśnie. Mm-hmm. Może jest cały. Kolejny produkt. Jest to... Co to jest? Nie czytając. To jest podkład.
No to. No nie czytałem, wystarczyło wiedzieć, że jest. Dobrze, Jacek zna podkłady, bo widzi często nagrywał moje filmy. To nie pamiętam, co było z Snapshopu. Więc wie, że to jest podkład. Polski, ale ile on kosztuje? Tak jest polski. Tak, możesz się pomylić o 10 zł tym razem. Aha, 20 zł. To jest twoja. To jest tak. Twoja. No to niestety to, że Jacek wiedział, że to jest podkład, to fajnie, że wiedział, że to jest podkład, ale niestety nie zgadł ceny, bo ten podkład kosztuje 49 zł. Sprawdzałam specjalnie na stronie. To dziwne. Więc no niestety. Teraz. Pod oczy. Brawo, wiesz, że to jest pod oczy. No, nic mnie to nie dziwi, bo Jacek mi przywozi często takie rzeczy z Niemiec, ale te są z Polski. I powiem ci jeszcze, że w jednym opakowaniu są trzy takie opakowanka. Ile może kosztować opakowanie z trzema takimi. To kupiłaś teraz? Zestawami. Nie, to kupiłam w Gdańsku jeszcze. W jednym opakowaniu jest trzy, tak? I podpowiem ci, że kupiłam to w Biedronce. Aha. I ty nawet ze mną byłeś tam. To 5 zł to. Opakowanie? No. No niestety 10. Aha. Jaka też zdarzała. Wszystko dla Jacka jest takie tanie, a potem się dziwi, gdzie są te pieniądze. Właśnie tego, po prostu nie wiem, jak się siedzi, to nie wiem, jaka tam cena jest w Polsce, a inflacja poszła i. Hej. Teraz mam dla ciebie. Szukam tej ciekawej rzeczy, co na pewno nie będziesz wiedział, co to jest, ale sprawdzimy cię. Zakleiłam, żeby nie było widać. Specjalnie szukaliśmy nożyczek. Jest to coś takiego małego. I Jacek, powiedz mi, co to może być? To jest. Czekaj, to nawet paznokcie na pewno. Tylko co to robiło? Może robić na znakcie. Zmiękczać? Nie wiem. Co z tym stylem? Jacek mówi, że to jest zmiękczacz do skórek, tak? O to ci chodziło? No. Nie, to jest klej do rzęs. Klej do sztucznych rzęs. Taki mały? Taki mały. I właśnie to zaklejałam, bo tutaj było napisane klej do rzęs i do kępek. Naklejałabyś chyba z tym, nie wiem, 5 par rzęs i koniec. To jest bardzo wydajne, bo tylko bierzesz taką. Moczysz rzęsę w takiej kropeczce. Jedną rzęsę, czy całą? No na przykład jak robię kępkę, no to jedną kępkę tych rzęsek taką. Teraz Jacek, trudne pytanie dla ciebie. No. Ile klej do rzęs może kosztować? Powiem ci, że ten klej jest z Rossmana. Możesz się pomylić. 4 złote. Możesz się pomylić o 5 zł. To 5 zł kosztuje. Nie, kosztuje w przedziale od 15 do 20 zł. To jest za klej dziwny. Już Jacek, niestety Jacek nie zgadł żadnej rzeczy, tylko zgadł podkład i płatki do oczu, czym są. A teraz mam dla ciebie taki produkt. I proszę o nieczytanie. Może ja cię otworzę. To jest ten, jak się nazywało. Tutaj? To nie jest tutaj przecież. No. A gdzie masz do tego macania? A może go grzebała chyba, dlatego nic nie ma już. Jak nie ma, przecież no nie. Gdzie jest reszta? Co? Czy tak ma być? Czy to jest puder? Mały. No ale do czego to jest puder? Nie do czego, do twarzy. Nie, to nie jest puder do twarzy. To nie wiem, do czego to jest puder. No a co masz tu narysowane z tego pudru? Dobra, to rzęsy. Do brwi! Nie, raczej, Jezu! Brwi. To jest puder do brwi! I teraz powiedz mi. Czy jak to się trzepie? Ja myślałam, że ty będziesz wiedział takie rzeczy, ja bym więcej rzeczy przygotowała. Dobrze, jeżeli to trzepiesz sobie drzwi same. Jak nie trzepię sobie nic. To co? Jak sobie trzepiesz wtedy jeszcze całą twarz, to co jak przypadkiem trzepniesz sobie ten? To bez sensu. Malujesz sobie pędzelkiem, wypełniasz sobie luki. Nie widzisz, ja mam to na brwiach teraz. A jak chyba pomyliłem czy innym. Bo masz taki duży gruby pędzel i tak robisz. To nakładam puder na twarz, żeby się nie świeci. To co mu się zakleić, to taśmę, może będzie cię szeszło. Dobra Jacek, ile on może kosztować? Ja sprawdziłam na stronie Sephory cenę. Na aukcji chyba kiedyś miałem to oglądać. To w tej kosztowało 40 euro. Możesz się pomylić o 20 zł. Nie wiem, jest to 50. No to zmieściłeś się w przedziale, bo kosztuje 132 zł. No, czy to jest jak 40 euro? To osa. Weź ją. To 50 to dużo mogłoby. Idź sobie. Zostaw ją.
Wypadł ode mnie. Dobra, dalej. Ona tam pod spodem, ona mnie ugryzie. Poleci sobie. Nie poleci. Oto kolejny przedmiot. A to. Ja wiem, co jest. Zrobiłam fast start, bo z drugiej strony jest napisana obcinaczka do paznokci. Więc twoim zadaniem. Masz osę pod pachą. Niech to będzie, no. Twoim zadaniem jest powiedzenie, ile ona kosztuje. Ile już kosztuje, jeżeli mama. Jest to opisane obcinacz duży. Mama krzyczała, że pilnie paznokci kosztuje 10 zł, to musi kosztować 20 zł aż. Myślisz, że to kosztuje 20 tak. zł? Jesteś pewny swojej odpowiedzi? Tak. Kosztuje 3,99. To dziwnie. Więc no niestety pilnik jest drogi, a obcinaczka jest tania. No. Może teraz coś innego. Coś takiego. Proszę nie czytać. Ja widzę kotkę z kolegą, co czytać. Proszę, co to jest i do czego to służy i ile to kosztuje? To są tatuaże takie na wodę. Wodne, czy jak to się mówi. No niestety muszę cię zmartwić, że to jest do jedzenia. Aha. To dziwne. To jakieś. Możesz otworzyć, spróbować. Nie jadłeś tego w dzieciństwie? Nie. Masz akurat zielony pierwszy dla ciebie specjalnie. A ja sobie wezmę z różowe. Ja mam. To jest z pies. Pies jaki? Patrol, psi patrol, o. No. Zjadliśmy papier. O smaku dziwnym. O smaku żadnym. A jak myślisz, ile taki papier może kosztować? No nie! Złotówkę. Weź tą osę. Złotówkę. Dałbyś za to złotówkę? Tak. Kosztował 5,99. To nie kupiłbym tego. 5,99 za jadliwy papier. Ale na początku myślałem, że to są tatuaże wodne, więc... Takie duże, wiesz, dzieciaki lubią takie. Kiedyś lubiły, przynajmniej. Kolejny przedmiot, proszę. To jest z tego samego. Czy nie? To jest zmarzane już w ogóle nawet. No nie wiem, co zrobiła z tym. Można odkręcić nawet. To rzęs. Tylko nie wiem, czy to się powiększa te rzęsy, czy się prostuje tylko. No niestety to nie jest do rzęs. To jest do brwi też. Aha. Jak myślisz, ile kosztuje wersja taka mini? Bo to jest wersja mini. A to większe, no. I na Seforze sprawdzam, ile kosztuje wersja mini. I to kupowałam też z tobą chyba 2 lata temu, jak mogłam wydać 500 zł w Seforze. No to wersja większa, to wynik droższa. A ja mam cenę z tej wersji mniejszej. No nie mniejszej. Wiem, to będzie kosztować 110 zł. Nie, 53,90. Nie, 58,90. Na trudno. Czyli wersja big musi kosztować 100 coś. No. I teraz kolejną rzecz. Taki proszek strzelający w twarz. Proszek w twarzy. No tak, no to nie musisz mówić, co to jest, bardziej ile to kosztuje. Nie wiem, za to 50. No, powiem, że byłeś blisko. 99 groszy. Mhm. Jak masz ochotę, to możesz sobie zjeść. Nie. Bo to jest jakiś horror Halloween. Ale jest to w kształcie, nie powiem jakim. To dziwny kształt. Więc możemy ci to zaliczyć. Dziękuję. Teraz mam tutaj coś takiego. Pokażę do kamery jeszcze. Melony. Nie melony, tylko te. Ale buty. Tak. Takie gumy to są. Super, bardzo dobrze zgadłeś. I ile może taka jedna kosztować? Napiszę tutaj. 70 groszy. No, 49. No to blisko. Możesz sobie zjeść jak chcesz. Ja też sobie zjem. Dlatego wziąłam dwie, bo wiedziałam, że to my zjemy. Kolejna rzecz. Maska. Płaszcze. Super. Chodzi do czego? Na twarz na pewno. Super, zgadłeś. Ile taka maska może kosztować? Chciałabym powiedzieć, że tam tą maskę premium. Kupiłam w Biedronce. Możesz się pomylić o 3 zł. Biedronce takie? Mhm. Nie wiem, 8 zł. No to zmieściłeś się, bo kosztowała 9. To bardzo blisko. Więc super. Jeśli chodzi o kosmetyki, to Jacek wie, co to jest. Ciężko go zaskoczyć.
Ale może teraz mi się uda. A to zobaczymy to. Tylko, że tutaj jest mini wersja. Ja mam cenę wersji 22 ml w Sephorze pełnej wersji. Ale ogólnie chodzi o ten produkt. Nie pamiętam do czego właśnie zaszło. Ale bez oleju i to a jest pamiętasz, pink. A pamiętasz w jakiej fazie makijażu to się nakłada? Nie. Której, czy to się nakłada na końcu, na początku? Nie, przed czy, podkładem, po podkładzie? Nie, czy to świetlacz jakiś, czy nie? Nie, no nie jest. No ale co stawiasz, co to jest? To pinkuje, czyli daje ci, nie wiem, napoiki, to czy coś takiego. To jest baza pod podkład. Aha. Jak myślisz, ile w pełnej wersji może kosztować taka baza w Sephorze? Nie wiem, czy dobrze widać stąd w kamerze. Chodzi o Deporefessional. 70 zł? No niestety, tu się grubo pomyliłeś, bo 189 zł. Pełna wersja. To nie kupiłbym. Ja bym kupiła, bo najlepiej mi się jej używa. Aha. I tutaj mamy anastazję. Jeszcze parę produktów. Mamy na przykład magnes kaszubski z Gołubia. To już wiecie, gdzie jesteśmy. No i co? Ile kosztuje, tak? Tak. Ile ten magnes mógł kosztować? 5 zł. O, on kosztował 5,99, ale tak, 5,99, więc byłeś bardzo blisko. Mamy kolejny magnes na naszą lodówkę. Bocian to nie widziałem jeszcze. I specjalnie wziąłem z bocianem. A, bo zapomniałam, że ty lubisz łabędzie, a pomyślałam, że lubisz bociany. No. No, ale to masz z bocianem. Zostały nam tylko 4 produkty. Może weźmiemy coś takiego. Ile to może kosztować? To jest guma. No nie. To żelka taka? Tak. Aha. I ile to może kosztować? 3 złote. Brawo, byłeś blisko. 2,89. Możemy ci to zaliczyć. Dobrze, dziękuję. Czy chcesz jej spróbować? O nie, bo ja ciągle ten sam. A czy znasz tą firmę? Nie. Ta firma była z tych żelek z ten i tych żelek truskawek. To jest ta firma. Aha. Więc w Gołubiu są produkty zagraniczne nawet. Tam było działa na górze. I teraz na przykład weźmiemy lizaczka. Ile on może kosztować? Ile byś za niego zapłacił? 4 złote. No to już trochę bardziej się pomyliłeś, bo kosztuje 2,89. I też jest z tej marki. Widzę. Zostały dwie ostatnie rzeczy, z tego co widzę. Jedną z nich są jakieś kaszubskie niby cukierki, ale wydawca jest w Wejherowie. Kaszubskie, no. Jak myślisz, mogą być one drogie, czy są one tanie? Jogurtowe. A w międzyczasie, zanim Jacek się zastanowi, możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Bardzo lubimy łapki w górę i jest nam bardzo miło. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film. A więc, Jacku, ile one mogą kosztować? 5 zł. No niestety, widzisz, nasze... Kaszubskie drogie. Tanie, 2,49. Puszka. Pewnie Jacek zawiezie swoje kaszubskie cukierki do Niemiec. Aha. Tutaj jeszcze jest jakaś informacja w środku, że są one jogurtowe. No, mówiłem już. Karmelki kruche o smaku jogurtowym. I są bardzo kaloryczne na 100 gram. A ile to gram? 70. I ostatnia rzecz w tym odcinku jest to... Dom dorolom! Nie czytaj. Co to jest? Skid na pewno jest. Nie wiem właśnie co to jest. Szampon taki? Albo do mycia się? Bo jakiś taki... A chcesz podpowiedź? Nie idzie. W ogóle nic, nie rusza. Bo nie wygląda jak ten dotyk do... Aha, te gluty... Jezu. Po co mi to rzucać tutaj teraz? Chcę to wyciągnąć. Ja chcę tego kucyka stąd. Jak oni go tam wsadzili? Normalnie. On ogólnie powinien wypływać, no ale niestety nie dzieje się, tak? Więc może być problem z wyciągnięciem tego. To trzeba wszystko złączyć. Czyli już wiesz co to jest, a wiesz jak to się nazywa? Nie wiem, slime? O, brawo! Brawo! Dwie się.
Jak myślisz, ile to ta żelka może kosztować? 3 złote. Nie. Masz jeszcze jedną szansę. 7 złotych. Ile? 7 złotych. No i byłeś blisko, 7,99. Aha. Ale wpadło mi to w oko. Mamie zaraz podrzucimy. Zobaczymy. Damy jej do ręki. Tylko próbuję to wyciągnąć. Jacek, weź to. A to już by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Do zobaczenia. Cześć! Hej.